się jeszcze z wami nie witał, to ja się już witam. Zaraz z Zoe uciekamy do groomera i będzie to taka podstawowa pielęgnacja. Nie będziemy jej podcinać, jej pięknej, gęstej sierści. Tym zajmiemy się po prostu już na następnej wizycie. A dzisiaj właśnie tylko kąpiel, łapki, paznokietki i uszy. Także my uciekamy, a zobaczymy, co później ten dzień przyniesie. O, i teraz się witasz? Tak. Zoe, co to za głupawka od samego rana, co? Zobaczcie, co ona cię. No zobaczcie, Zoe, proszę was. No nie gryź tego, to nie jest zabawa. Ja wiem, że to ze szczęścia, ale trzeba troszkę opanować te emocje. No dawaj, dawaj, słońce. No co ty? No, pogoda dzisiaj jest fatalna, strasznie pada deszcz. Chciałabym, żeby ten deszcz się zamienił w śnieg. Może, ale wątpię. Rozmawiałam z moją mamą i mówiła, że raczej nie ma szans na śnieg. Także szkoda bardzo. Zoe zaraz będzie wypielęgnowana. Pewnie taki zabieg będzie ile trwał? Z godzinę czasu, bo nie będzie podcinana, więc myślę, że z godzinkę. Także poczekamy sobie. Przejść to raczej w tym czasie się nie pójdziemy. Taki zamysł był, bo niestety pada deszcz. Także sobie poczekamy na naszą kruszynkę i oby się sprawowała. W razie czego wzięliśmy jej przysmaki, żeby wiecie, ją tak wyciszyć trochę. My już jesteśmy właśnie u groomera, także Zoe jest w bardzo dobrych rękach. Widzimy po jej zachowaniu, że naprawdę jest w miarę spokojna i co nas bardzo, bardzo cieszy. A te dźwięki, które słyszycie, to nie jest nasza Zoe, tylko tutaj również są dwa inne pieski, też szpice i są naprawdę przepiękne. Hej! A tam możecie zobaczyć właśnie Zoe. Dobrze jej idzie. Nawet chce współpracować, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. O, teraz Zoe jest na relaksie, ale ty masz spa, co? Chyba ci przyjemnie, prawda? No, jak się czujesz? Fajnie masz, nie? Piękna gwiazda, ma futerko odświeżone całe, tak? Zaokrąglone uszka bardzo ładnie. No pięknie, teraz to możemy jechać na święta, tak? Mamy już w sklepie, wziąłem sobie właśnie płytki z budowy. A, pokaż właśnie z bliska, jakie mamy. O, jest pod światło, więc prawie nic nie widać. Żeby dobrać fugę, to najlepiej sobie podstawić, tak mi się wydaje, najlepiej. Mamy stary przycisk też taki, który potrzebujemy, tylko że biały. Ciekawe, czy będzie biały. Z reguły są właśnie srebrne, nie? Chociaż nie, teraz też jest w standardzie biały. Ja już mam nauczkę, bo kiedyś zamówiłem przycisk online i nie taki, co trzeba Pamiętam. Było. Pamiętam. Pokaż ten kolor, no może być chyba. Teraz aktualnie dobieramy odcień fugi. Albo? Nie będzie taki żółty? No nie wiem. Tamten chyba lepszy. A nie za ciemny? Czekaj, bo to jest takie światło też dziwne. Ale tu masz 130 ładniutką. O, idealna. 130. Dobra, tak więc jeżeli... musicie kupić fugę, najlepiej polecam wam poprosić o kawałek jakiegoś odpadu, co zostało z waszej budowy i po prostu sobie dopasować, bo ciężko jest fizycznie, tak ciężko, tak jak nie masz tego w rękach dopasować, raczej. A tak zobaczycie, zobaczcie, tutaj jest naprawdę bardzo dobra widoczność tego. No, a powiem ci, że ten odcinek będzie pasował idealnie. Tak, już nawet nie będzie widać tak naprawdę. No. A teraz dobrze widać, te kafelki mamy położone w łazience na parterze. I dobieramy teraz pod te kafelki fugę. Nie bardzo, nie? Zdaje się na ciebie. Już jesteśmy na budowie i zobaczcie, mamy sztukaterię. Wygląda przepięknie. Ja wybrałam taki motyw, w sumie takich trzech okienek. Wzorów w internecie było mnóstwo, ale uważam, że naprawdę wygląda to bosko, co? W połączeniu, jak jeszcze kanapa tutaj przyjdzie. A tutaj, kochani, będzie 3,5 metrowa, taka piękna, ale kanapa jest miazga, co? O, jest przepiękna. No, ona naprawdę będzie pięknie wyglądała. Tutaj mały stolik i będzie jeszcze telewizor. Ale powiem ci szczerze, że dało chopa, nie? Bardzo, już takie efekty, no. Widać ten efekt. A tutaj pokażę wam zmianę w naszej łazience na parterze. Tak się prezentują te płytki. Pokażę wam. Tutaj już mamy taką żyłkę, nie? Tu będzie taka wolno stojąca umywalka. Tak. I drzwi będą takie bez futryny, nie?
Tak, i jak to się nazywa? To są drzwi... Nie pamiętam. Brakuje mi tego słowa teraz, ale na pewno wy wiecie, o co chodzi. Tutaj w ogóle postawiliśmy na kafelki błyszczące. U góry są w macie, tutaj są błyszczące z tego względu, że tutaj były tańsze kafelki. Też z takich małych zmian ten łuk tutaj na wejściu został obrobiony, więc naprawdę to wszystko już nabiera super kształtu. A my przyszliśmy na drugie piętro, bo chcę znaleźć opakowania na prezent. Święta tuż, tuż. Prezenty są już przygotowane, tylko muszę po prostu wszystko zapakować. Nie chcę, wiecie, kupować nowych opakowań na prezent, skoro mam tutaj i to mam ich bardzo dużo. A dlaczego w tym mieszkaniu? Ponieważ jak mieszkaliśmy jeszcze w Londynie, to ja chyba kupiłam, słuchajcie, z 60 opakowań na prezenty. Wszystko zapakowałam i czeka to wszystko w kartonie. Tylko problem jest taki, nie wiem, gdzie to dokładnie jest i zaraz Jacek będzie to musiał odszukać. Zobaczcie, ile tutaj mamy różnych ozdób. Chociaż wydawało mi się, że tego więcej było. Także my już uciekamy, słuchajcie, każde zmiany na budowie tak bardzo cieszą. Jesteśmy tutaj praktycznie codziennie, bo na przykład wiecie, jak coś jest obrobione, albo jakaś jedna zmianka chociaż jest dodana, to naprawdę takie zmiany cieszą oko. Jacek już poszedł z Zoe, uciekamy, bo jest chyba przed godziną 15, my z reguły mamy obiad o 13, ale dzisiaj po prostu się nie wyrobiliśmy, także możecie tylko sobie wyobrazić, jaka jestem głodna. Koleżanko, co tu za bałagan jest? Jak ty zjadłaś to? Dlaczego te chrupki są na podłodze? Hm? Kto to teraz będzie sprzątał? I ty jesteś taka dumna z tego, tak? Tutaj jemy. Dawaj, dawaj. A teraz czas dla mnie. Zrobiłam sobie kawę. Wskoczyłam w dresy, czyli tak jak najbardziej lubię. Jacek aktualnie przygląda jakieś drobne rzeczy do domu, musimy, słuchajcie, zamówić jeszcze oświetlenie, musimy zamówić lustra do dwóch łazienek, bo nie mamy ramy do telewizora, ponieważ chcemy mieć taką białą. Co my jeszcze, Jacek, musimy zamówić? Generalnie to dużo, tak, dużo to rzeczy. Właśnie najwięcej w budowie to są te takie drobnostki, co się wydają, tak. To jest bardzo duży koszt. Listwy teraz mi się przypomniały jeszcze. Także wiecie, wszystko to zsumować wydaje się, że to są drobiazgi, a tak naprawdę one kosztują bardzo dużo. No i tak się zbieramy, do tego zbieramy, bo się zawsze zastanawiamy, a może te łóżka, może inne, może jeszcze poczekajmy chwilę, może taka listwa, więc musimy po prostu zwiększyć obroty. Myślimy, że tak... No. Ten dom jest robiony troszeczkę na wariata, nie mamy czasu zbytnio tak strasznie, żeby to nie? poświęcić, bo już czeka ekipa, nie? No bo my praktycznie kupiliśmy dom i ekipa, mieszkanie i ekipa tak wpadła robić do nas. Tak. I nie było czasu na nic, my nie mogliśmy, musieliśmy kafelki zamówić to jeszcze, i to wszystko szybko, nie? Więc generalnie moim zdaniem na ten czas, co my to zrobiliśmy, no to będzie bomba. I tak będzie bomba, dokładnie. W ogóle jak ja tą sztukaterię zobaczyłam, tak mi się, słuchajcie, spodobała, naprawdę wygląda przepięknie. No jeszcze tam jak ta taka duża będzie sofa, 3,5 metra, no jaśniutka. Słuchajcie, jeszcze będziemy mieli taką piękną sofę, ale nie chcę zapeszać, ale... Piękne zasłony, jasne. Będzie na pewno przepięknie. Dopijam kawę, obejrzę sobie coś jeszcze i zaraz właśnie zabieram się za pakowanie prezentów dla naszych bliskich, bo jutro albo pojutrze wyjeżdżamy, a ja nie mam praktycznie nic jeszcze przygotowane, wszystko na ostatnią chwilę. I przyszła pora na pakowanie prezentów świątecznych. Ja już sobie tutaj opakowania wyciągnęłam. Mnóstwo jest kosmetyków, witamin. To, co tutaj widzicie, to jest dla wszystkich babci, dla naszych mam i tak dalej. Także mam nadzieję, że nasi bliscy ucieszą się z takich prezentów. I za chwilę zabieram się za pakowanie tych wszystkich prezentów i jak to się mówi? Zabawię się w taką śnieżynkę. Renifera? Świętego Mikołaja, tak? Śnieżynko Renifera. Śnieżynko Renifera. Wszystko w moich rękach, słuchajcie. Także mam nadzieję, że nasi bliscy ucieszą się z tych prezentów i szczerze mówiąc, bardziej lubię dawać prezenty niż je brać, ponieważ uwielbiam patrzeć zawsze na radość drugiej osoby, kiedy ta osoba się cieszy z danego prezentu. To naprawdę cieszy moje serce. No i teraz tak, mam mnóstwo witamin, mnóstwo jakichś tam podkładów, kremów i tak dalej. Będę starała się zrobić tak, żeby te prezenty były do siebie bardzo, bardzo podobne, żeby nikt nie poczuł się poszkodowany. No i zawsze wybierając daną rzecz, będę po prostu się kierowała tym, czy ta rzecz przyda się tej konkretnej osobie. Także mam nadzieję, że prezenty się spodobają, a ja zabieram się za robienie tego, czego lubię najbardziej, czyli sprawiać drugiej osobie przyjemność.
Lepiej oczywiście ma Jacek, on sobie siedzi. Ja się go na przykład pytam, jak Misiek, myślisz ten krem dać babci czy mamie? Obojętnie, słuchaj, komu dasz, będzie okej, prawda? I prezenty popakowane, prawie wszystkie. I tutaj jeszcze na koniec dam taki papier ozdobny. I już kończymy tego vloga. Przepraszam, że było mnie tak mało, ale miałem dzisiaj praktycznie cały dzień wożenia, przywożenia rzeczy na budowę, ponieważ teraz wyjeżdżamy i chciałem, żeby po prostu wszystkie rzeczy były już na tej budowie i żeby ten cały etap już był skończony, ponieważ prawdopodobnie jak już wrócimy ze Słupska, no to już będzie wszystko gotowe. Więc bardzo zależało mi na tym, żeby wszystko już od oświetlenia, po jakieś tam zdety silikon, po gładzie, potem żeby wszystko było już na budowie, żeby potem nie było coś takiego, że my skończymy, że my, nas nie było, no to oni już skończyli pracę, no i zostawiłem taki etap jak jest. Tak więc to był taki główny powód, dlaczego mnie nie było w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że Klaudia go dobrze poprowadziła. Klaudia, zrobiłaś to dobrze? Wierzę w to, że tak. Dziękujemy, że z nami byliście i niedługo będzie naprawdę fajny czas dla nas, bo spędzimy ten czas z rodziną, a tym bardziej to będzie dla nas super, że jak wrócimy, to już będzie wszystko wykończone, znaczy nie wszystko, wszystko to, co miało być wykończone, będzie wykończone i aż cieszy się buzia, nie? Oj, dokładnie. Więc jeżeli chcesz się pożegnać, to ja to zrobię, bo z reguły ja to robię. Dobra. Ja tak macham, wiesz, ręką w obiektyw. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Było nam bardzo miło, że byliście kolejny vlog z nami, nie? No, pierwszy buziak, prawda, mi dała. No, dzisiaj tak. Także buziaki, pa! No.